wiesz, że w krainie Quatronum istnieje niezliczona ilość magicznych portali, którymi osobliwe postaci dostają się do krainy Quatronum z najróżniejszych magicznych miejsc, z miejsc, których nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Weźmy chociażby pana Lizaka, który za pomocą swojej lizakoróżdżki zrobił nam taki ambaras, namieszał totalnie. Podczas jednej z naszych magicznych przygód mieliśmy naprawdę roboty po łokcie. Ale udało się wszystko naprostować i wszystkie magiczne postaci, które dostały się z panem Lizakiem do Las Par, udało nam się odesłać do Nibelandii, do różnych magicznych miejsc, z których przybyły. Krawiec Niteczka. Portalem w Las Par pojawił się znikąd w poszukiwaniu eliksiru życia. Pasjonat mody, który za wszelką cenę pragnął syna. Syna, którego sobie na dobrą sprawę uszył i pragnął go ożywić z kukły. Marlekino. Magiczny więzień, który z początku nie pamiętał swego imienia, nie pamiętał pochodzenia. Człowiek, który uciekł z osobliwego cyrku. Z miejsca, w którym zły człowiek przytrzymywał magiczne postaci, prowadził cyrk obwoźny, w którym prezentował magicznych, osobliwych ludzi, ściągając z nich magiczne moce. Tych historii jest naprawdę wiele. I wraz z młodymi kwatronami, którzy obecnie przebywali w krainie Las Par, udało nam się te wszystkie historie wyprostować. Sytuacje były najróżniejsze, ale my się nigdy nie poddajemy. Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz poznać magiczne postaci, które przybywają z najróżniejszych miejsc? Zapraszam Cię do krainy Quatron. Pozdrawiam, profesor Song.